Cześć, z tej strony Grzesiek i to jest seria, w której omawiam pewne zagadnienia bądź też pewne algorytmy związane z Friedrichem, z metodą Friedrich w kostce 3x3. I zacznę od zagadnienia, wydaje mi się ważnego, mianowicie intuicyjny F2L kontra algorytmowy F2L i jak się uczyć F2L-a. Bo te trzy rzeczy są ze sobą związane i na początek wyjaśnimy sobie jakby takie pewne ogólniki czy pewne słowa, to trochę tak jak filozofii też robimy, ale tutaj to się akurat sprawdzi. Po pierwsze, musimy pamiętać o tym, czy sobie uświadomić to, co jest siłą metody Friedrich. A siłą tej metody jest to, że ona jest kompletnie zalgorytmizowana i te algorytmy są optymalne, a przez to są też szybkie, ponieważ bardzo łatwo je fingertrickować. One są tak szybkie do tego stopnia, że pojedynczy F2L może być wykonany w czasie poniżej sekundy, co początkującemu speedcuberowi wydaje się czymś niesłychanym. Każdy F2L może być wykonany w tym czasie. Tak, więc to po pierwsze. Po drugie, co to jest intuicyjny F2L? Żeby zrozumieć, co to jest intuicyjny F2L, musimy sięgnąć do tego, co jest związane z mnemotechnikami. I tutaj trzeba uświadomić sobie kolejną rzecz, mianowicie człowiek najłatwiej zapamiętuje trzy rzeczy. To, co sam przeżył, to, co z nim wzbudza emocje i to, co rozumie. Tak? Te trzy czynniki decydują o tym, że my coś dobrze pamiętamy. I teraz intuicyjny F2L został wymyślony, czy też wprowadzony, jak zwał, tak zwał, po to, żeby wykorzystać te trzy walory, tak, czy te trzy elementy mnemotechniki. Tak? Ponieważ co to jest intuicyjne F2L? Intuicyjne F2L są to algorytmy na F2L-a, do których dochodzę ja sam, metodą prób i błędów, analizy różnych tam cyrków, które robię, dochodzę do tego, jak konkretny przypadek ułożyć. Tak? I dzięki temu mieścimy się w tych trzech cechach. Coś samemu przeżyliśmy, wzbudza to w nas pewne emocje, tak? I rozumiemy to. Ale właśnie ceną intuicyjnego F2L-a jest to, że jest on często bardzo, bardzo daleki od optymalności. Tak? Dlaczego? Dlatego, że my to sobie sami wymyślamy, a wymyślamy nam w momencie, kiedy nie jesteśmy mistrzami kostki Rubika w układaniu. Tak? I te nasze algorytmy dlatego też często są po prostu badziewne. Ja sam pamiętam, jak na jednym z GLS-ów robiliśmy Team Solva, tak, i widziałem, że jeden ze speedcuberów sub-20, tak, i to daleki ode mnie, ja wtedy nie byłem jeszcze sub-20, tak, on te sloty po prostu, ja się zastanawiam, czemu on tak nieoptymalnie robi, nie? I to jest właśnie to, dlatego, że bazuje na intuicyjnym F2L-u, tak, i teraz, mając te elementy w głowie, ja powiem bardzo wyraźnie, ja jestem ogromnym przeciwnikiem intuicyjnego F2L-a. Uważam, że jest to jeden z pierwszych i najgorszych błędów, które można zrobić, ucząc się metody Friedrich. Tak? Ale teraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że kiedy my uczymy się F2L-a, to my rzeczywiście możemy na początek intuicyjnym F2L-em się bawić. To będą gdzieś czasy powyżej 30 sekund, być może sub 30, może nawet sub 25. Tak? Kiedy my sobie intuicyjnie to wszystko rozwalamy. Ale w momencie, kiedy chcemy już pokonywać kolejne bariery, to najlepiej przejrzeć wszystkie przypadki i te, które robimy badziewnie, zoptymalizować. A najlepiej po prostu od razu się uczyć algorytmowo. Ja na przykład przeszedłem swoją drogę tak, że od początku uczyłem się algorytmowo. Później te algorytmy mi uciekały, to do nich sobie wracałem i tak dalej. Więc generalnie rzecz biorąc, każdy przypadek w takim stylu klasycznym metodą Saigona jestem w stanie zrobić, czy byłem w stanie zrobić. Tak? Więc tutaj to moje ostre zdanie co do intuicyjnego F2L-a teraz złagodzę i powiem tak, że to jest dobre na początek, kiedy my uczymy się, poznajemy. Ale w momencie, kiedy chcemy osiągać dobre czasy, to pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to optymalizacja F2L-a. I to oznacza, że my
Po prostu albo się uczymy wszystkich algorytmów F2L-owych, tak? Albo przeglądamy je i poprawiamy sobie po kolei te przypadki, które są niewygodne dla nas. Ja jestem na przykład w takiej fazie, że właśnie te niewygodne przypadki staram się eliminować i się ich uczyć. Tak? Więc to taka konkluzja. Ale teraz, przejdźmy zaraz, ja tutaj wezmę kostkę. Jak się tego uczyć? I teraz cały bit z F2L-em polega też na jeszcze jednej rzeczy, że tych przypadków jest niby 41, ale w praktyce jest ich znacznie mniej. I teraz, jak sobie ułatwić naukę F2L-a? Więc po pierwsze, musimy zrozumieć, skąd się bierze liczba 41 przypadków. Otóż przypadków rzeczywiście jest 41, ale trzeba zacząć od tego, że one często są symetryczne. Co to znaczy symetryczne? Znaczy, że ten przypadek ma swoją wersję taką, powiedzmy, na prawą rękę i na lewą rękę. Więc to jest pierwsza sprawa. I stąd liczba 41 może być obcięta o połowę, z tym, że musimy pamiętać, dokładnie wziąć pod uwagę trzy przypadki. Tak? Więc tak, po pierwsze, ten przypadek wygląda tak samo na lewą, jak i prawą rękę, więc mamy 40 algorytmów. Ten przypadek wygląda tak samo na lewą, jak i prawą rękę, więc mamy 39. Tak? I ten przypadek również wygląda tak samo na lewą, jak i prawą rękę, więc mamy tych przypadków już 38. Tak więc mamy w gruncie rzeczy z 41 przypadków zostaje nam 38 i teraz jeżeli sobie uświadomimy, że część z nich jest na rękę lewą, a część na rękę prawą, tak, to ta liczba spadnie nam do 19. Więc mamy tak naprawdę 19 algorytmów, których musimy się nauczyć, tak, ponieważ one są symetryczne, to znaczy na lewą i na prawą rękę. To jest pierwsza czy kolejna sprawa. A dalej, na czym polega F2L? Więc F2L tak naprawdę polega na tym, że insert, czyli włożenie F2L-a, włożenie pary, wygląda tylko, czy możemy przeprowadzić na dwa sposoby. Po pierwsze, mamy klocki rozdzielone, łącząc je wrzucam w slota, tak? A po drugie, mam już gotową parę, więc łącząc je, wrzucam też slota. I teraz cały F2L polega na tym, żeby, czy robiąc algorytmy, przygotować sobie albo taką sytuację, albo taką sytuację. Więc liczba tych sytuacji nam już znowu radykalnie będzie spadać. I kolejna sprawa. Niektóre sytuacje są oczywiste. Tak? Na przykład ten insert jest oczywisty. Tak? Ten insert jest oczywisty, więc znowu liczba przypadków będzie nam spadać, tak? Jeżeli mamy taką sytuację na przykład, to przygotowujemy i wrzucamy. Więc tak naprawdę, kiedy przyjrzymy się F2L-owi, to trudnych przypadków zostanie, nie wiem, może 8, 10, takich, które rzeczywiście wymagają takiego pewnego posiedzenia i pewnej nauki, tak? Dla mnie na przykład takim przypadkiem jest ten przypadek, który wykonuję różnie na prawą i na lewą rękę, tak? I który kiedyś wykonywałem zupełnie źle, teraz bardzo mi się podoba ten insert, tak? I teraz, jak już opanujemy te podstawy, to dopiero później, w dalszych krokach, możemy się nauczyć tego, że na przykład tak, ten przypadek inaczej wykonujemy, jak mamy na lewą rękę, a inaczej jak na prawą rękę, tak? To znaczy ten sam przypadek, tak? Czy może powiedzmy o ten przypadek. Inaczej jak ja mam już tak ustawione, a inaczej go wykonam, jak mam już w ten sposób ustawione. Będę uczył się różnych algorytmów na te przypadki, ale to w dalszym rzędzie. I teraz, jeżeli sobie dobrze zoptymalizujemy F2L-a, to prosta matematyka mówi nam, że jeżeli każdy F2L jesteśmy w stanie wykonać, powiedzmy, w 2 sekundy, tak, łącznie z rozpoznaniem, no to jeżeli cross zajmie nam 2 sekundy i wykonamy 4 F2L po 2 sekundy, to w 10 sekundzie jesteśmy po fazie F2L, przechodzimy do LL-a i PLL-a i w ten sposób łatwo nam będzie stać się sub-20, a to jest naszym celem. Jeszcze ostatnia rzecz, mianowicie wobec tego, jak się jeszcze uczyć. Mianowicie moja sugestia jest prosta. Wejdź na stronę kursu Saigona na kostkarubika.org i przejrzeć sobie te przypadki, nauczyć się przypadków, które sprawiają trudności, które są nieoczywiste i od tego zacząć. Przypadki, czy też ten kurs Saigona
Tam algorytmy można zmieniać, można poprawiać, ale on jest bardzo dobry na początek. Opanowanie tych algorytmów, opanowanie tej metody według tego przepisu, który tam podaje Saigon, sprawia, że my rzeczywiście możemy zejść sub 20, a później dopiero dodając kolejne algorytmy możemy sobie naszego F2L-a usprawnić. Także zachęcam do tego, żeby od tego właśnie zacząć. Link do tego kursu będzie w opisie. Mam nadzieję, że ten film komuś pomaga czy pomoże. Mam nadzieję, że coś tutaj wyjaśniłem. Jeśli tak, zapraszam też do subskrypcji kanału i do lajków i tak dalej. No jest zawsze dla mnie znak, że tutaj coś gra. Również zapraszam do komentarzy. Jeżeli są nowe zagadnienia, to je wyjaśnię. Pozdrawiam, trzymajcie się, pa.